Jak wiele żydowskich cmentarzy, także ten w Książu Wielkim, w trakcie II wojny światowej stał się miejscem masowych egzekucji dokonywanych przez niemieckich okupantów. Pierwszego września 1847 roku kuria biskupia wydała zgodę na założenie cmentarza żydowskiego w Książu Wielkim. Nie jest znana dokładna data powstania cmentarza, ale zapewne mogiła powstała zaraz po uzyskaniu zgody. W źródłach zachowała się informacja, że już w 1859 roku przy Kirkucie znajdował się dom pogrzebowy i mieszkanie grabarza. Na początku XX wieku teren cmentarza był ogrodzony. Wspomnienia z czasów okupacji zawierają informacje o dwóch mordach dokonanych na terenie cmentarza przez Niemców. W pierwszym z nich udział mieli granatowi policjanci. Przyprowadzili oni do Adolfa Hitlera dwie młode Żydówki, a ten na oczach wielu mieszkańców Książa zastrzelił je na Kirkucie. Kilka dni później Niemcy złapali 17 Żydów, w tym 5 kobiet. Wszystkie w nocy na terenie cmentarza zamordowali żandarmi. Ostatni pochówek na cmentarzu żydowskim w Książu Wielkim miał miejsce w 1943 roku. Decyzję o zamknięciu cmentarza podjęto po wojnie w 1964 roku. Do lat 80. cmentarz wykorzystywany był jako pastwisko. Dopiero w latach 80. dzięki staraniu Fundacji Nissenbaumów teren cmentarza został ogrodzony. Do dzisiaj widać metalowe ogrodzenie. Jest także pamiątkowa tablica informująca, która wówczas informowała o tym, że jest to cmentarz żydowski. Na chwilę obecną tablica jest całkowicie nieczytelna, zniszczona. Teren jest bardzo zaniedbany, całkowicie zarośnięty. Trudno jest tutaj dojść na piechotę. Stan cmentarza generalnie jest bardzo słaby. W pobliżu cmentarza znajduje się budynek dawnej synagogi. O jej los pytaliśmy urzędników gminy Książ Wielki. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy drogą mailową, wynika, że budynek do 2010 roku był własnością gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach, która sprzedała go osobie prywatnej. W 2015 roku w wyniku intensywnych opadów śniegu zawalił się dach. Po interwencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Miechowie, Rada Gminy w Książu Wielkim postanowiła zakupić działkę z ruiną po synagodze i w dniu 14 lipca 2017 roku działka stała się własnością gminy. Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod dom kultury. Konserwator zabytków w Krakowie nie zaakceptował propozycji. Wobec powyższego obiekt w spokoju czeka na inne stanowisko konserwatora.